mówisz taką rzecz, która mnie intryguje, że siła w ringu nie jest najważniejsza. To są twoje słowa. Co jest najważniejsze? Wychodzi dwóch facetów. Głowa, mentalne przygotowanie, uważam, że to jest 60, jak nie 70%. Jak czyli? Czyli no, dobre nastawienie mentalne, psychiczne. Jak przegrasz walkę w głowie, to już nie masz po co wchodzić do... Ja to rozumiem, bo często tu to kolega słyszę. Nawet to powiedział. No, ale on to przegrał w szatni. Ale już wiesz, nie przegrał. Ale przegrał w szatni, no dokładnie. No, no, jak przegrasz w szatni, no to już przegrasz na ringu w oktagonie. Ale co zrobić? Wytłumacz mi, jako facetowi, który ciężko mi to wytłumaczyć, musisz znaleźć sam, jak to zrobić. Każdy jest indywidualistą i nie ma złotego środka. A chcesz powiedzieć, że Andrzej Duda wygrał z Trzaskowskim w głowie? Trudno mi sobie to wyobrazić jakoś. Andrzej Duda wygrał z Trzaskowskim w TVP. Dobre, to dobre. No ale wytłumacz. To jest inna kategoria walki. Wiesz, ja tak nie ten. Mhm. Ja w trasztoku nie jestem tak mocny i w sterowaniu, wiesz, mediami. Mhm. Ale, ja muszę, to... wiesz, ja tam jestem sam. A poczekaj, bo... I muszę z tym wszystkim sobie sam poradzić na czytam, koniec. Czytam, że jesteś człowiekiem, który się przygotowuje. Ty masz walkę za niespełna 2 tygodnie. Tak. Już jesteś w tym procesie wchodzenia w taką koncentrację, podklejenie, tak? No, od jakiegoś czasu. I jak to się pracuje? Bo mnie to ciekawi. Wizualizacja. To jest coś, co na mnie działa najlepiej. Czyli co sobie wchodzisz? Wchodzisz w walkę, widzisz, wyobrażasz tego sobie. Tak. I wyobrażasz sobie, wiesz, jak ta walka będzie wyglądać. Jak go, wiesz, jak trafiasz go, jak on trafia ciebie, bo też te słabe sytuacje w walce też się zdarzają i je też trzeba przerobić w głowie przed walką. Jak z nich wychodzisz, wiesz, gdzieś tam jest dźwignia, zrywasz tą dźwignię, jesteś gdzieś podłączony, mocny cios, wiesz, gdzieś tam musisz oszukać, złapać oddech. Ale mnie ciekawi jedna rzecz, bo ty mówisz w wywiadach, że jak wchodzisz do klatki, doznajesz satysfakcji, że to jest twój świat. Ale wisienka mówisz... na torcie. Słucham? Wisienka na torcie. Wiśniówka na torcie. To później, to po. Można? Po zawsze, ty, trzeba. A jak to jest z seksem sprzed walką? Wiesz co, to też są indywidualne kwestie. Ja, no, ja ciebie pytam właśnie, indywidualnie. Tydzień nie. Tydzień nie? Nie mogę walczyć. Ale nie może mogę wiesz. Walczyć. Ale słuchaj. Musisz walczyć, żeby właśnie nie robić. Słuchaj tego, miałem kolegę, któremu żona w szatni przed walką. Bo... Ale co? Na razie! Co ty mówisz? Ale wygrał czy przegrał? Bo mówi, wtedy jest taki luźniejszy, mi się lepiej walczy. Ale wygrał czy przegrał? No coś tam wygrywał, coś przegrywał, ale wie. Zarówno ale zawsze miał robotę dzień. Zrobioną w szatni, wiesz. W kiblu, przepraszam. W toalecie. W szatni czy w kiblu? Już szczegóły się nie wdawałem przed walką. Przegrał czy wygrał? Zależy jak robota miała dzień. Ale zależy jaka robota była. Czy... Jezus Maria. To jest program rozrywkowy, prawda? Ale miało być inteligentnie, a jest jak co tydzień. Dostosowałem ale tylko się. Tylko ty jesteś co tydzień. No nie, no was już, nie was to już na pewno nie wpuszczę. To szlaband postawię, jak to niektórzy mówią.